Cześć, z tej strony Gamer. Dzisiaj Wam pokażę ustawienia aparatu w telefonie Samsung Galaxy A5 2017. Zapraszam do oglądania. Wchodzimy w aparat. Tu wchodzimy w ustawienia. I zobaczymy, jakie ma tu funkcje. Rozmiar obrazu. A5, ten mój telefon, robi zdjęcia w tym, widzicie, ten coś zaznaczono, 16 megapikseli, 4x3 obraz ma. Rozdzielczość 4608x3456 pikseli, to jest bardzo dobry. Możecie tu zmieniać również na inne. Czym mniej to będzie, tym będzie gorzej. Filmy nagrywałam w rozdzielczości Full HD 1920x1080 pikseli. Można też zmienić na HD i VGA. Samo wyzwalasz może się włączyć, czyli tak, że naciskacie ten przycisk do robienia zdjęcia. I oczekuję, na przykład jak tu macie, 2 sekundy, 5 albo 10. Kamera ta przednia też ma 16 megapikseli, można zmieniać wszystko. I też robi Full HD, 1200x1080 pikseli. O, na podglądzie, tu metody, możecie dotknięcie tak i zrobi Wam zdjęcie i pokażę, możecie dłoń pokazać przed kamerą i zrobi zdjęcie. Samo zobacz, było linie siatki takie. Linie siatki to zobaczcie, takie na przykład 3x3, takie kwadraciki i to takie tym jest. Etykiety lokalizacji je tu włączę. Przejrzyj zdjęcia, czy jak zrobisz, to się od razu wyświetli, ja tego nie mam włączonego. Szybkie uruchomianie, czyli zobaczcie. Naciskacie dwa razy aparat, ten guzik tutaj, który jest i się włącza aparat, widzicie. Tu dalej, położenie pamięci, karta pamięci, ja mam na karcie pamięci się wszystko zapisuje. Sterowanie głosem, możecie powiedzieć tutaj jak widzicie, smile, cheese, capture lub shot, żeby zrobiło zdjęcie, a jak filtr, rekord video. To też jest, ja tego nie korzystam. Tutaj, pływający przycisk aparat, czyli taki aparat, żeby jak Wam nie jest wygodnie tego postawić, palca, jak robicie zdjęcie, to możecie w innym miejscu przemieścić to. I ten styl ustawienia. No i to na tyle. Jeśli film Wam się podobał, dajcie lajka i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia.